No i witam serdecznie. Dziś odwiedzimy kolejne stoiska. Widzieliśmy Jarapa Kochehorna. Tutaj mieliśmy gołąbki Mula. Firma FlyVet. A teraz przejdziemy do Vanhee. A jesteśmy na stanowisku firmy Vanhee i chciałem zapytać o właśnie o firmę i o topowe produkty, jakie macie takie, co by tu można powiedzieć. Something about your company and something about your products, the best products you have. I'm Annemie Vanhee and I have the Vanhee pigeons and the Vanhee products. And those are the two best products we have, the Victory Power Pills. To są dwa najlepsze produkty firmy Vanhee. Tabletki Victory Pills i krople Van Oventrost. I te tabletki to są co to jest? The pills are for what? The pills are for extra energy and endurance, and also when they come back for a faster recuperation and better fertility for all pigeons. Tabletki są jako dodatkowa energia na loty, jako szybsza regeneracja po locie, ale też dla starszych gołębi podawane w rozpłodzie podnoszą płodność. A krople? And drops? The eye and nose drops are to be used when basketing the pigeon and when returning home and in case of respiratory problems. Krople są podawane do oczu i do nosa, żeby oczyścić górne drogi oddechowe, ale można też je stosować w przypadku problemów z górnymi drogami oddechowymi. Wspomagają leczenie górnych dróg oddechowych. To w sezonie lotowym jak często się stosuje, jakby co jakiś czas i w jakim dniu tygodnia przed lotem? How often do you take the drops from the pigeon? Basketing when coming home and one time in the week. Przed koszowaniem, po powrocie z lotu i raz w tygodniu. Do trzy razy, tak? Dodatkowo. A te pastylki kiedy się podaje? And the pills? When basketing and when coming home. Okay. Tabletki podaje się przed koszowaniem i po powrocie do domu. Mm-hmm, to w ten sposób. A jeszcze jakiś produkt mogłaby przedstawić? Something you recommend? Well, these two products, the Vanergy with oil mix, also produkt Vanergy dodatkowo, który można połączyć jeszcze z olejkiem. This is to build up the fat. Budują rezerwy tłuszczowe na lot. Taki dodatkowy. No, thank you very much. Dziękuję. Okay, Tutaj mamy czeską firmę z produktami do gołębi. No a tutaj mamy firmę niemiecką, także poprosimy tu o informację. Die Firma Tekotor gibt seit 25 Jahren am Markt. Wir haben reine Naturprodukte. Wir waren vor 25 Jahren die ersten, die auf Naturbasis Produkte für Tauben angeboten haben. Wir haben angefangen mit Tee für Brieftauben, das war damals ganz was Neues, das gab es so noch nicht. Und die anderen Produkte haben sich im Laufe der Jahre entwickelt und dementsprechend heute können wir die ganze Palette anbieten, um Tauben- und Geflügelbestände das ganze Jahr über zu betreuen. Also, Firma T-Control powstała 25 lat temu, była to pierwsza firma na rynku, która zajęła się produkcją herbat dla gołębi pocztowych i od tego czasu już od 25 lat firma produkuje całą paletę dla gołębi pocztowych, ale nie tylko, też dla zwierząt drobiowych i dla całej gamy zwierząt, także mamy całą gamę produktów od T-Control i to jest produkty są niemieckie i one są całkowicie naturalne. A moglibyście przedstawić jakieś wasze takie topowe produkty, okay, które są takie najbardziej sprawdzone? Ja, natürlich. Das ist in erster Linie zum Beispiel das Bronchialöl. Das ist ein Öl, was aus verschiedenen Ölen zusammengesetzt wird, die auf die oberen Luftwege gehen. Und das hält halt die Atemwege frei und zusätzlich hat es noch einen hohen Fettanteil. Und dementsprechend ist es für die Brieftaubenreise ein sehr gutes Öl. To najczęściej sprzedającym się produktem jest olej bronchialowy. Tutaj on powstaje z kilku olejów, między innymi olej rzepakowy, olej kminkowy. On działa przede wszystkim na drogi oddechowe. Tutaj najlepszym produktem jest przy
drewiotach, gołębi. Tutaj one oddychają lepiej, to jest właśnie na krzywne drewiotach, przez co lecą też dalej. On jest najczęściej sprzedającym się produktem. Czyli to naturalny produkt na drogi oddechowe, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. On tutaj ma wspomaganie oddechowe, też na oskrzela, może złagodzić objawy takie tutaj tych zapaleń, także to jest najlepszy produkt na... A od jakiego czasu jesteście na polskim rynku? Od 4 lat jesteśmy na polskim rynku. A że ostatnio nie było wystaw, to też można było dopiero... No w zeszłym roku nie było, więc ciężko się też... Bo nie znałem tej firmy, szczerze powiedziawszy. Leticia van Genau, byliśmy te, w zeszłym roku nie było, ale ostatnimi laty byliśmy w Sosnowcu. I też oczywiście na stronie internetowej tekonto.pl. Witam serdecznie. Czy chciałaby Pani opowiedzieć coś o karmach dla gołębi z Waszej firmy? Tak. Mamy najlepsze karmy dla gołębi w Polsce. Tak sobie pozwolę powiedzieć. Mamy ponad 50 różnych mieszanek, od rozpłodowych do odświeżeniowych, rozpłodowych, lotowych, które są bardzo popularne w okresie wszystkim oczekiwanych lotów. Mamy nowości w tym roku, na nowy sezon. Czterofazową linię lotową. Zapraszamy wszystkich hodowców do zapoznania się z naszą ofertą, szukania nas w sklepach. A co to są za nowe karmy? Mogłaby Pani o nich opowiedzieć? Jest to czterofazowa linia dla lotów. Może tutaj zaproszę się do zaprezentowania się. Ona ma największy komponent. Dziękujemy bardzo. 13. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych w Katowicach. Wita firma MDM, producent karm dla gołębi pocztowych. Przedstawiamy naszą nową linię na sezon 2022. Linia personalna dla Twoich czempionów. Polega na czterofazowym systemie żywienia. I założeniem tej linii jest to, że przedstawia nam tygodniowy system żywienia w okresie lotowym. Są to karmy fazowe, tak? Tak, jest to czterofazowy system żywienia. Czyli regeneracja, później danie energii. Regeneracja. Takie oczyszczenie, tak? Po lecie. Tak, personal mix 1, czyli regeneracja. Następnie personal mix 2, odbudowa. Czyli białkowa odbudowująca. Białkowa, protein. Tutaj w grę wchodzą proteiny. Ziarna białkowe, tak? Ziarna białkowe. Następnie PME3. Intensyfikacja, czyli już przygotowywanie do loty. Do lotów w grę wchodzą węglowodany. Mhm. I ostatnia faza, czyli dwa ostatnie karmienie mieszanką PME4. Superkompensacja. Tutaj ta mieszanka już zawiera nasiona oleiste, czyli tłuszcze. W razie trudnych dłuższych lotów. To fajnie. Taką nowością w tych mieszankach jest dodanie peletek odżywczych, w których skład wchodzą spirulina, algi. Czyli granulaty. Granulaty, takie peletki odżywcze, w skład których wchodzą właśnie algi, spirulina i preparat enzymatyczny. To dziękujemy za informację. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobry lot.